Czyli witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym was przeprosić, że ten odcinek troszeczkę będę w nim ciszej gadał, ponieważ jest trzecia godzina w nocy. Jest trzecia godzina w nocy, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że tak. No i moi drodzy, dzisiaj dla was nagrywam taki odcinek bardzo ważny, ponieważ o trzeciej w nocy dowiadujemy się kilku nowych rzeczy na temat najnowszego update'u, który będzie w Clash Royale. Który będzie, nie wiadomo w sumie jeszcze kiedy, ale na pewno na dniach, no bo Clash Royale już tutaj różne rzeczy, na przykład teraz na Twitterze wam się pokazuje, co wrzucają. Na przykład wrzucili obrazek na tło 17 godzin temu, w którym ono jest 17 godzin temu i zobaczcie, ile tutaj jest już polubień, prawda, pod tym obrazkiem. Jest to naprawdę bardzo dużo. Dane, prawda, youtuber, nagrał film, że będzie to mistyczna Archerka, czyli po prostu będzie to Mythical Archer, tak? Czyli to będzie ta mistyczna Archerka. Tak podobnie, że będzie się nazywała ta karta, która jest tutaj pokazana. No i dobra, przejdźmy do tego teraz, co ludzie pokazują, jakie mają przypuszczenia co do tej karty, więc no dobra, tutaj mamy, no tutaj są dobre zdjęcia z tego. No w sumie nic nie ma takiego, wiecie, bardzo niespotkanego, bo tu wiadomo, że to, no to raczej nie wygląda legit, nie? Tak szczerze wam powiem, ten Wizard, raczej to nie będzie to. Raczej wydaje mi się, że Mythical Archer to będzie coś w tym stylu, że Archerka, która właśnie jakoś, nie wiem, ma niewidzialne strzały czy coś w tym stylu. Zobaczymy, jak to ogólnie będzie. No i ogólnie zostawcie łapkę w górę, że dla was nagrywam o trzeciej w nocy, bo naprawdę kilka ważnych informacji się dowiedziałem. Na przykład, że ta karta prawdopodobnie będzie nazywała się Mythical Archer. Jest to prawie pewne, no bo powiedział to Nicktain, tak? Powiedział to Nick i no wiadomo, że on ma jakieś tam, no może nie jakieś tam wielkie kontakty, ale jednak jest to gra, która mu płaci za nagrywanie, tak? Czyli Clash Royale i mniej więcej ogarnie, że tak powiem, bardziej niż zwykli youtuberzy, bo ma kontakty. Dobrze, tutaj nie, to na pewno raczej nie będzie to jest jakaś w ogóle wieża, która mi się nie podoba. Nie, to raczej to zdjęcie mnie rozwala zawsze z tą minką, to jest dobre. Tutaj te memy, fajne są niektóre memy, ale chciałem wam pokazać taki obrazek, który widziałem, wiecie co, troszeczkę chyba później. No i ten obrazek tam było właśnie przedstawione trochę lepiej, że to będzie jakaś nowa karta w Clash Royale. Ja ogólnie powiem wam szczerze, że nie mogę się jej doczekać. Jeżeli wy też nie możecie jej doczekać, dajcie mi znać, bo ogólnie jestem bardzo podekscytowany tutaj tą kartą i mam nadzieję, że wyjdzie ona jak najszybciej. To dobrze wygląda, że ona wyjdzie jak najszybciej, moi drodzy. Jeżeli macie przypuszczenia lub jak to będzie wyglądało, napiszcie w komentarzach. Na dzień dzisiejszy wiemy trzy informacje. Pierwsza jest taka, że to będzie Mythical Archer. Druga informacja taka, że będzie poniżej 8 eliksiru. Czyli no w sumie to jest pewne. No a trzecia informacja, że ten update będzie już za niedługo, bo Clash Royale, pamiętajcie, jeżeli Clash Royale wstawia jakieś zdjęcie na Twittera czy na Facebooka, to zaraz po nim od razu wychodzi już ta karta, więc możecie się tego spodziewać, że zaraz będzie właśnie ten update. No więc no tak to wygląda, no tak będzie wyglądała ta karta od dołu. No a więcej o niej w sumie jeszcze nie wiemy, ale na dzień dzisiejszy wiemy chociaż jak ona będzie się nazywała.